Biskup Shin powiedział niegdyś: że są trzy odpowiedzi Pana Boga na naszą modlitwę. Pierwsza brzmi tak, druga nie, a trzecia poczekaj. Jeżeli prosimy o coś Boga i to jest rzeczywiście dla nas dobre, bądź dla tej osoby, za którą się modlimy, to Bóg daje to, o co go prosimy. Jeżeli to o co prosimy Boga w modlitwie jest złe, to naturalną koleją rzeczy jest to, że Bóg nie da trucizny swojemu dziecku. Ale jest też trzeci rodzaj odpowiedzi: poczekaj. I właśnie z tym rodzajem odpowiedzi możemy zetknąć się w dzisiejszej Ewangelii. Siostry łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie oto choruje ten, którego ty kochasz. Na tak wielką prośbę Pan Jezus w pierwszym momencie jakby nie reaguje. Nakazuje czekać. Jest to bardzo dziwne, bo Łazarz był przyjacielem Jezusa. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że zwracasz się do swojego najlepszego przyjaciela z prośbą o pomoc, a zostajesz zbagatelizowany. Ten, na którego liczysz, nie okazuje ci pomocy. Jednak w tym działaniu pana Jezusa jest wielka logika. Pan Jezus zwleka, ale udziela pomocy. Tylko w nieco innym czasie, bo czas pana Boga często jest zupełnie inny od tego naszego ludzkiego czasu. Gdy pan Jezus przychodzi do Betanii, łazarz jest już w grobie. I jest martwy. Jednak dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwej. Mówi, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I rzeczywiście dokonuje się wielki cud wskrzeszenia. Dzięki temu wielu uwierzyło, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. W Twoim życiu wielokrotnie będzie tak, że nie od razu zobaczysz nagłą interwencję Boga. Będziesz Go prosił, a on będzie milczał. I to wcale nie oznacza, że Bóg ciebie bagatelizuje, że nie interesuje się twoim życiem, ale być może ma na twoje życie nieco inny pomysł. To jest właśnie może ten trzeci rodzaj odpowiedzi Boga. Poczekaj, nie jesteś jeszcze gotowy, aby otrzymać to, co prosisz. I chociaż jest to dobre, w tym momencie nie mogę ci jeszcze tego dać. Chcecie zachęcić, abyś był cierpliwy. Może właśnie w tym czasie tej przymusowej kwarantanny jesteś bardzo zezłoszczony na Pana Boga. Dlaczego Panie Boże muszę siedzieć w swoich czterech ścianach? Dlaczego nie mogę robić to, na co mam ochotę? Ale może to przymusowe siedzenie w domu jest okazją do tego, by doświadczyć wiele dobra. Zobacz Możesz porozmawiać ze swoimi bliskimi. Możesz wykonać telefon do swoich najbliższych. Możesz otworzyć Księgę Pisma Świętego i spotkać się z Bogiem w Słowie Bożym. Masz tak wiele czasu, żeby nadrobić zaległości, których na pewno nie brakuje. Nie bulwersuj się, jeżeli Bóg nieraz powie i do Ciebie, poczekaj bo w tym może być nadzieja na fantastyczny finał.